Okej, okay, moi drodzy, jeśli chodzi o listę najlepszych, to zawsze człowiek się zastanawia, a, czy tamten, czy ten, jeśli chodzi o najgorszych, tutaj jest wybór. Tutaj to jest po prostu tutaj człowiek może wybierać i wybierać. I ma PTSD, jak patrzy na tytuły. Naprawdę ciężko się taką listę nawet sporządza, no ale jak zawsze wybieram z tych filmów, które widziałem w zeszłym roku, bla bla bla. Znacie, moi drodzy, zasady. Więc jedziemy, tutaj powiem, że filmów, którym dałem ocenę 3, było około 20 chyba 5 i żaden z nich się nie znalazł, ponieważ w tym oszukanym top 10 będzie top 12, znalazły się sam. Mamy dwójki jedynki, także... tja. Więc numerem 12 jest The Marvels. I The Marvels, które no, jest o tyle zaskakujące, że no hej, to jest wielkie kino wysokobudżetowe. Jak patrzę na tą listę moich trójek, to tam jest wiele filmów, które no... Pewnie wolałbym obejrzeć jeszcze raz to The Marvels, ale hej, mówimy właśnie paradoksalnie o tym, że mieli taki budżet i, i to i tamto, a zrobili taki po prostu kasztan, taką kupę, taki po prostu paździerz, gdzie nic nie ma sensu, bohaterem się nie chce kibicować, gdzie się idiotyczne rzeczy i to w MCU. W MCU, które znamy i kochamy i się na nim wychowywaliśmy, prawda? przez ostatnie 10 lat w kinie wszystko jak krew w piach. Numer 11 to pukając do drzwi knock on the cabin, Czy jak to tam było, M Night Shyamalan, jak dla mnie w najgorszym wydaniu. To jest po prostu coś co mnie triggeruje. Mimo że ja wiem, że to jest film, który wielu osobom będzie się podobał, dla mnie w tym filmie nie działa nic od początku do końca, coś co mogłoby być fajnym pomysłem, coś co mogłoby w lepszym filmie działać. M Night buduje w taki sposób, który jest typowy w ostatnich latach dla niego. Jest to dla mnie nie działający. To znaczy, on na siłę podbudowuje tajemnice. Bohaterowie nie robią nic sensownego na ekranie, tylko po to, żeby była tajemnica. Jest tylko takie, że było dziwniej, żeby było dziwniej, żeby było dziwniej. Mimo, że mogliby osiągnąć swój efekt jednym zdaniem, zamiast przez pół godziny robić coś dziwnego. Także e, f, ja po prostu oglądałem ten seans. Jestem zdenerwowany, bo to taki moment tego M.I.T.A. To samo miałem zresztą z Old, które było na zeszłorocznej liście. Numer 10 to FNAF, Five Nights at Freddy's, które jak rozumiem też wiele osób tam, prawda, lubi, bo grało w gry i tu i tam, i tam, ma swój kult, za cała pff, gra, film, wszystko naokoło, bo tam są książki się dowiedziałem i tak dalej. Okej, okay, good for you, ale ja nie znając książek i gier, nie mając żadnej nostalgii, stwierdzam po prostu, że ten film to absolutne dno. To w ogóle nie jest film, to jest zlepek wątków, które nie mają sensu. Nic w tym filmie nie ma sensu, e, co gorsza, nie jest ani straszny. Ani ciekawy, ani nie wiem, dramatyczny, ani taki. Po prostu bohaterowie zachowują się nonsensownie. W świecie, gdzie jakieś wielkie, elektroniczne potworki chodzą i jest jedna scena, jakoś zabijają, ale jakoś to jest PG-13, to nie ma nawet goru, nawet nic nie widać. Jakby pustka. Ten film to po prostu absolutna pustka. Ej, ja rozumiem, że ktoś ma nostalgię, bo grał w grę, a teraz mu pokazali to na dużym ekranie. Ja rozumiem, ale sam film w sobie to pustka. Numer 9 to Puchatek i nawet nie wiem, że oni powinien być niżej na tej liście, na znaczy, w szczęście sensie, wiecie, w zaszczytnych wyżynach, bo Puchatek e, tam Winnie the Pooh, Blood and Honey, tak tytuł Absolut, Jesus Christ, to jest jeden z tych filmów, który ten fnaf to przynajmniej coś tam odwzorowali, coś coś przynajmniej gdzieś próbowali. Nie ma to sensu, ale niech będzie. Ale coś próbowali odzorować, że chociażby te mechatroniki i tak dalej. Ten Puchatek to jest po prostu ktoś wpadł na pomysł, jak skapitalizować na tym, że zrobimy Puchatka, który będzie mordował. Film nie reprezentuje nic. Mamy facetów w kostiumach, którzy nie gadają i raz na jakiś czas kogoś zamordują. Slasher na poziomie po prostu dno, dna, 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 dna. Udający ciekawy pomysł z jakimś tam kubusiem, buchatkiem i innymi. Nie? W sensie. To, to normalnie powiedziałbym, że to jest zmarnowany potencjał, ale to nawet nie jest zmarnowany potencjał, ponieważ to nie miało. To, co, co oni mieli, tutaj nie miało potencjału, bo oni nic nie mieli. To jest po prostu give me your fucking money po prostu wyciąganie wiz od widza hajsu. To jest tylko tyle. Nienawidzę tego projektu. Numer 8 to i w zasadzie 7. 8 i 7 to jest w kolejności dosłownie dowolnej, bo to dwie miłości do kwadratu, moi drodzy. <ścoughs> I nawet nie pamiętam, która jest, która. Jeszcze raz, to jest chyba druga, a bez granic to jest chyba trzecia. Oba filmy, absolutne dno. W tej drugiej pamiętam, że tam był chyba roznerski. W tym ostatnim, co mam. W ogóle obie wyszły w tym samym roku, nie? W tym ostatnim trochę bardziej na świeżo mamy ten wątek, że Enzo ma syna i z to jest nie jego syn potem, czy coś. I on jeździ z jakąś dziewczyną, bo, bo chce wziąć ślub, ale coś mu ksiądz kazał, Lubaszenko, żeby coś wyjaśnił, z co jakąś byłą. <laughs> Słuchajcie, przygody Moniki i Enzo to jest po prostu. Oh, wśród, wśród, wśród tych takich afterów, zmierzchów. Specjalne miejsce tutaj Enzo zajmuje, coś. Ech, dno. Numer 6 to Wyrwa. I Wyrwa, powiem Wam szczerze, to jest dla mnie zaskoczenie na tej liście o tyle, że to jest bestsellerowa książka i jej, prawda, adaptacja czy ekranizacja, nie wiem, jak tam to wierne w ogóle było. Natomiast. Znowu, film po prostu nie działa. To jest thriller kryminał, w którym jedna scena po drugiej drapałem się po głowie, na zasadzie, jak to jest idiotyczne, czemu ta kwestia tak padła, a kulminacyjne wątki, jakieś ze sceny, jak Kot z tym drugim aktorem, że nie pamiętam jak się nazywa, e, przebierali nie, nie, super dramat, tam kogoś chcą zamordować, bo ktoś był zgwałcony i tak dalej, oni się przebierają jak w jakimś głupi i głupszy, i tam są sekwencje, że mają jakąś maskę na twarzy i coś, i wypada taki slapstickowy humor z tego. Ja nie wiem w ogóle. Moim zdaniem to jest absolutnie nie, niezamierzona, zajebista komedia absolutnie nie wyszło, absolutnie dla mnie, nie, po prostu ma masakracja, jak to mówią młodzi ludzie. Polecam obejrzeć tą końcówkę w ogóle, tak, no serio, że się tam trzecie chcę włączyć. co tam się od... po prostu, tu... ja nie wiem czy... Mi się... może mi się to przyśniło, może tego filmu nawet nie ma. O mój Boże, numer 5 to Nawiedzony Dwór, Haunted Mansion, które jest... to jest jestem zaskoczony sam, że jest na tej liście, w tym sensie, że to był film dla mnie, tak jak spojrzałem na jakiś tam jest plakat czy zwiastun, Wytwórnia Disneya rzuciła trochę hajsu, zrobiła takie byle co. Film na podstawie tam jakieś kolejki w ich tamtym Disneylandzie i na zasadzie przychodzą i w domu straszy. Jest kilku jakichś tam bohaterów, którzy, prawda, są charakterystyczni i dziwni i razem coś tam współpracują, żeby pokonać duchy. Spodziewałbym się, że to jest film gdzieś między 4 a 6, że jakim nie. Wiecie, że więcej jak 6, to wątpię, żeby mi się udało wyciągnąć tak na starcie, ale tak, no, że wiecie, że na no, 4 no ujdzie, nie? Nie, to no bo dla mnie tragiczne. Od pierwszej do ostatniej sceny nie działało. Po prostu to jest kolejny film pod tytułem Pustka, absolutna pustka, zero, nic ciekawego jeśli chodzi o historię, nic ciekawego jeśli chodzi o bohaterów, nonsens na sensie, po prostu cgi duchy latające, ani straszne, ani śmieszne, ani takie, no po prostu ko kolejny film pod tytułem i to jest taki bardziej jak The Marvels, typu, że rzucili w to tam z 200 milionów, czy nie wiem ile kosztował, ale jakoś strasznie dużo i dosłownie pustka i zapamiętałem jak ten e, Lakefield, Stanfield, czy jak on się tam nazywa, chodzi i że udaje, że cyka zdjęcia i, i, i robi apsk, żeby w się sensie ustawić dźwięk, że niby oni nie wiedzą, że on to robi, że myślą, że robi zdjęcia. Nie, nie, nie w ogóle to jest taki film, który po prostu człowiek się ogląda i tak. To miało być śmieszne. No to były tortury. Miejsce numer cztery najbardziej samotny chłopak na świecie. Bo to jest pierwszy z czterech filmów tegorocznych, który dostał ode mnie jeden. E, I to też jest zaskakujące. Jest to bardzo mocno stylizowane kino, wręcz artystyczne. W sensie tam jest takie podejście bardzo... Ten film specjalnie jest dziwny, ale jakiś taki pastelowo-kolorowy i tak e, dalej. Natomiast no nie wiem, dla mnie w tym filmie po prostu nie zadziałało nic. E, to jest taki... T ten film to jest jakby ktoś zrobił dowcip który mnie nie śmieszył już na starcie i po prostu przez godzinę 20 go ciągnął. Ja, ja po prostu nie rozumiem, może w innym nie wiem, stanie gęstości jakbym był i bym to obejrzał, to bym stwierdził, że załapałem. Może powinienem obejrzeć jeszcze raz i stwierdzić, że to jest w ogóle jeden z lepszych filmów. Nie, nie wiem, ten film był tak dziwacznie dla mnie niedziałający od, od deski do deski po prostu, że tam ci bohaterowie tam nie wiem, jest rodzinka trupów, która wstaje z grobów i to miała być nie wiem, jakaś tam trochę śmieszne, trochę satyryczne, trochę jakieś tam nie wiem... Nie, w sensie, no nie wiem, ja po prostu nie rozumiem. To dla mnie to jest film od kosmity, którego nie rozumiem. Miejsce numer 3, moi drodzy. Beautiful disaster. Piękna katastrofa, czyli film od twórców after, czy tam od tam. Jakieś tam było zamieszanie. Film, o który widziałem różne rozkminy, bo filmowani powiedzieli, że to jest jakaś, jakaś forma satyry, czy pastiżu, parodii tamtego gatunku. I szczerze. Jakby jestem open tu, wiecie, żeby rozmawiać w tej kwestii, ale, no nie wiem, ja jak oglądałem, nie widziałem w tym nic parodującego nic takiego, że ale jesteśmy sprytni na zasadzie, nie wiem, naga broń, parodująca coś, albo być tam, nie wiem jakakolwiek parodia, która sprytnie dekonstruuje jakiś gatunek, nie no, dla mnie to był po prostu kolejny, absolutnie debilny film z tego typu, że tam romans dwóch osób, nie ma to, ni nie ma, nie ma to nic sensu, film szedł w absurdalne po prostu momenty i wątki, gdzie ten się bije w klatce ta, nie wiem, jakimś hazardzistką roku jest, I jest ta jedna scena na koniec, jak niszczą pokój, jak się bzykają i zaczynają niszczyć pokój, to niszczenie pokoju jest takie, okej, okay, tu bym może widział że jest wink-wink do widowni, nie? że oni wiedzą, co robią, że to jest taka parodia tych wszystkich tam zmierzchów, afterów, ale tak no cały film, nie wiem, no, yy, nie wiem, dla mnie to jest po prostu kolejne dno na poziomie aftera albo gorzej, nawet gorzej, no nie, nie widziałem tam nic sprytnego, żebym mógł to usprawiedliwić, że a ja rozumiem, co robicie, nie. Nie, no, może się mylę, ale po prostu, no nie wiem, no oglądałem to z takim. Ugh. A już na pewno na potwierdzenie moich słów powiem wam, że to nie jest tak, że ci ludzie, którym ten film się podobał, czyli taka średnia 16-latka, która to oglądała w Stanach, to ona wiedziała, że to jest jakiś pastisz, i ona oglądała, bo to był fajny pastisz after. Nie, ja myślę, że jednak ludzie, którzy na to poczuli, naprawdę myślą, że to jest after kolejny, nie? Więc jakby hej. Numer dwa to Heaven in Hell, czyli kolejny romcom tragedia od Mandesa i jeśli się nie mylę, gdzie znowu no, jest pan przystojny Włoch, czy tam kim on tam jest i, i nasza Polka i są na helu i dno dna, dna, pamiętam, że jest wątek trójkąta miłosnego między nią, córką, a nim pamiętam idiotyczną scenę, jak Szlina, ona się uczyła skakać ze spadochronem i okazało się, że oczywiście instruktorem musi być ten przystojny Włoch, na którego wcześniej przypadkiem wpadła coś tam, coś tam coś... Jeden wielki idiot, który na koniec filmu stara się być poważny, tam w ogóle końcówka jest jakaś dramatyczna, jakieś, jakieś wyznania, pojednania między matką a córką. No po prostu Tomasz Mandes, który no stara się zrobić, wiecie, arcydzieło kinematografii, a. a just... Prawda, drugi w tym roku na liście top najgorszych, i, 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 i spodziewam się, w przyszłym roku tylko gorzej. I numer jeden, moi drodzy, to niezniszczalni cztery, czyli największy, po prostu niewyobrażalny dla mnie, niewybaczalny eksperyment w świecie kinematografii. To znaczy, nie, że ja byłem jakimś fanem The Expendables, ale tam z tego co pamiętam, to były takie w miarę wysokobudżetowe filmy, gdzie po prostu się zebrało grupkę tych świecie starych tam Arnoldów, i innych, prawda, e, stalowych i ten, i, i po prostu. Film akcji, który ma być durny, ale część czwarta to jest dosłownie jakby ktoś zrobił jaja. To jest dosłownie to jest kino klasy C z efektami specjalnymi, zrobionymi na zasadzie, że ja bym zrobił w tym pokoju lepsze, le bez green screena. I nie no, przesadzam oczywiście, ale wiecie, jakby po prostu idiotyzm idioty na idiotyzmie, wątki, reżyseria, poszczególne sceny, tak jak jest napisane, co ci bohaterowie robią, humor, sceny akcji. To jest dosłownie, ciężko uwierzyć, że to nie jest Tommy Wiseau ze swoimi kumplami. Tylko, że to jest, że w tym filmie wziął udział jakiś tam właśnie Jason Statham i, i Sylwester Stallone, ja no już nie pamiętam, kto tam był. Yy, polecam ewentualnie ten film oglądać po jakichś różnych środkach odurzających yy, i naprawdę po prostu, nie wiem, no, jumbo, jak to było, jumbo... Jumbo krewetka był w tym filmie, ten co go tam zabili, i, i oglądać dla Jumbo krewetki. No to po prostu polecam. Ale niewiarygodne po prostu, jak zły ten film był. Nie, jakby ja nie jestem w stanie w ogóle pojąć tego, że ci aktorzy wzięli udział w takim projekcie i że to jest jakaś marka. To jest tak, jakby zrobili jakieś nowe Porsche czy jakiś Ferrari i dosłownie jakiś taki, wiecie, maluch by podjechał, tylko przemalowany na czerwono z doklejonym krzywoznaczkiem. Ja, ja nie rozumiem. Ja, ja nie rozumiem. To by była moja lista, moi drodzy, tam było jeszcze 30 różnych filmów, jak patrzę na te wszystkie Megi 2, Demetery, Aftery, Aftery nawet był tutaj, tam poniżej na dwustym którymś miejscu, Egzorcysty, Slaughterhouse, raz, dwa, trzy wchodzi do gry, cały ten seks, Życzenie Disneya, Napoleon, który jest największym zawodem dla mnie, Nóż w nocnej siły, Biały Szum Bombaka, Aquaman, Pokusa 3, czyli też jeden z tych takich, wiecie, nie, z Zodiaku fatalni, naszego tego... Bagińskiego. Zabójcze wesele, konsekracja, randka bez odbioru, Odejdź, naznaczony, solkę, czy nie, wiem, mnóstwo tych trujek, które tutaj były. I w szczerze, sensie, ja też, wiecie, no czasem daję ocenę czy, trzy, czasem dwa. Wiecie, no to pewnie, tak jak mógłbym wymieszać tą listę i tam, nie, może coś mi się bardziej, może to The Marvels, pewnie było lepsze niż tam część z tych jakichś jeszcze innych gówien, ale ej, czekam na Waszą opinię, moi drodzy. Wy podejrzewam, że paradoksalnie w porównaniu do mnie macie mniejsze listy najgorszych filmów, bo jednak ja oglądam wszystko, więc dużo gówna. Wy pewnie raczej wybiórczo do tego podchodzicie, więc prędzej będziecie nadrabiać filmy polecane, dobre i tak dalej. Ale hej, jak macie jakieś 2, 3, 5, 10, ile chcecie filmów w tym roku, które uważacie, że były fatalne, które obejrzeliście, piszcie śmiało, jestem bardzo ciekaw. Może nie tylko ja się na nich męczyłem. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.